Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jadę na ryby. Wędkarstwo łączy. Moi drodzy, dzisiaj znajdujemy się w miejscu jezioro Jeziorak. Nad jeziorem Jeziorak. W miejscu niedaleko Kragi. Po drodze od drogi głównej. Jakiś czas temu byłem tutaj. Łowiłem na fiderek 30 gram koszyczek. Połowiłem pięknych płoci. Dzisiaj chciałbym sprawdzić, czy był to przypadek, czy one tu rzeczywiście są. Dzisiaj będę łowić na koszyczek 15 gram. Zanęty mam jeszcze z poprzedniego łowienia. Jest to już absolutnie reszta, więc już mam nadzieję, że wykorzystam dzisiaj do końca. Na hak planuję zakładać dzisiaj kolorową pinkę, białą, czerwoną, czerwony robak i kukurydzę. Zobaczymy na przemian, zobaczymy co będzie, co im zasmakuje, o ile w ogóle. Jest sobota dzisiaj. Temperatura ma być około 10 stopni na plusie. Słoneczko troszeczkę ma się przebijać, ale nie ma być jakoś go za dużo. Aczkolwiek ma być bardzo wiecznie. Wiatr dzisiaj wieje okrutnie. Próbowałem prawie 2 godziny. Jeździłem nad jeziorakiem i szukałem miejsca, gdzie jest zaciszek. Niestety tam, gdzie zaciszek był, to znowu nie było dostępu do wody. A tutaj, gdzie dostęp do wody jest, to wieje. Więc trudno. Jestem w tym miejscu. Chcę sprawdzić te płocie, czy one tu są, czy nie, czy jakaś inna rybka podejdzie, więc zachęcam do oglądania, dziękuję, że jesteście i miłego wypoczynku, miłego oglądania. Więc tak, moi drodzy, na hak spróbujemy na początek 3 pineczki. Jest dość wiecznie i słonecznie, świeci słońce, więc spróbujemy troszeczkę od bardziej takich kolorów czerwonych, żeby nie paliło je te nasze rybeczki w buźkę. Dobra. Zanętę do koszyczka, nabijamy. Mocno i jest ok. Zobaczymy, co się będzie działo. Czy będzie jakiekolwiek wskazanie, czy nie będzie. Pogoda dzisiaj jest bardzo ciekawa, więc jest szansa, że coś się wydarzy.
Słuchajcie, moi drodzy, czas mija, a ja jestem bez ryby. Miałem koszyczek 15, który mi znosił wiatr i nie mogłem dorzucić do celu, że tak powiem, do łowiska, którym chciałbym łowić. Wymieniłem na 40. To na 40 osadzają się jakieś patyki, badyle, trzciny i w ogóle. Nie ma w ogóle wskazań. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. Próbuję dalej. Teraz założyłem koszyczek 30. Próbuję dalej. Nie poddaję się. Ale jak na razie nie wygląda kolorowo. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, jest rybka. Nie wiem, jak to powiedzieć, czy jest pierwsza rybka, czy jest pierwsza i ostatnia. Mały krąpiczek do wody, hopa. Ale jest rybka. Ha! O to chodziło. Jest szansa, że coś się więcej pojawi, moi drodzy. Jest szansa. Na haku tym razem. Czerwony robaczek. Zobaczymy to teraz dla woda. Słuchajcie, z rybkami niewiele się dzieje dzisiaj. Więc czas zjeść kanapeczkę. A jak? Słuchajcie, jak ja się wziąłem za kanapeczkę, to na wędce zaczęło skubać coś, nie? Nie wiem, czy to kolejne paprochy, kolejne trzciny, czy ryba. Jest ryba. Tylko żeby jej nie zepsuć. Oś tam jest. Powiem wam, że już nieważne, co by tam było. Byle rybka.
tym razem na haczyku trzy pineczki, dwie czerwone, jedna biała. Próbowałem wcześniej na kukurydzę, na czerwonego robaka. Niestety nic, zero, zero wskazań. Dzisiaj wyłącznie, tylko i wyłącznie pineczki, białe, czerwone. Kanapeczka, nic więcej. I małe rybki, malutkie. Jeden leszczyk, ale to niewielki. Więc jeżeli film się Wam podoba, subskrybujcie, dajcie łapkę do góry. O, widzicie, i mamy rybkę. Pięknie. Także subskrybujcie, proszę, zostawiajcie łapki. Jeżeli komuś się podoba, proszę, udostępniajcie na Facebooku, na swoich grupach. Będę bardzo wdzięczny. Może ktoś z Was na rybkach też był? A co to było? Branie i nie ma ryby? Ale lipa. A tak ładnie wzięło. No ale cóż, i tak bywa. I tak bywa. To nie jest tak, że się jedzie na ryby, ryba za rybą, wieczne, one zawsze biorą. Nie, nie do końca, proszę Państwa. One chcą, to biorą. Nie chcą, nie biorą. Pogoda też jest teraz bardzo zmienna, bo ostatnio było dość zimno. Dzisiaj ma być jeszcze wietrznie, tak jak widać zresztą. Jutro już wiaterek ma być tylko do 15 na godzinę. I prawie cały dzień słońca jutro. Więc... dzisiaj to słoneczko próbuje się przebić, ale ma tak ciężko, że naprawdę ma dość ciężko dzisiaj. No jutro już tak nie będzie wiało, dzisiaj jeszcze tak wiecznie. Więc zostawiajcie łapkę dla rybki, niech weźmie. I piszcie w komentarzach, kto był na rybach, kto połowił. Dobra, próbujemy dalej. Tamta się spięła i jest następna. Mam nadzieję, że uda się ją wyciągnąć. O, proszę. Jest i piękna płoteczka, słuchajcie. Odhaczamy ją.
słuchajcie, próbujemy dalej. Na dzisiaj koniec wędkowania, moi drodzy. Połowiłem małych krąpików, jakiś leszczyk się trafił, jakaś płoteczka. Generalnie musiałem nieźle się wyginać i kombinować, żeby te rybki złowić. Na białe i czerwone pinki brały, na dendrobenę już nie, na kukurydzę nie, więc rybki dzisiaj bardzo chimeryczne. Troszeczkę dokuczliwy ten wiatr dzisiaj, który przez który musiałem też trochę kombinować z koszykami. Zbyt lekki koszyk sprawiał, że rzucając na wodę, nie dorzucałem do miejsca tam, gdzie chciałem. Zbyt ciężki znowu, jak ściągałem do siebie zestaw, to zerwałem, bo coś tu jest, jakieś drzewo, czy jakaś gałąź ogromna. W każdym bądź razie dziękuję pięknie, że byliście ze mną. Zostawcie łapki, subskrybujcie proszę. I zapraszam następnym razem. Hej!